Witam was bardzo serdecznie, drodzy widzowie, w kolejnym odcinku na kanale. Ostatnimi czasy przewinął mi się temat dosyć znany i popularny w Stanach Zjednoczonych, mianowicie założenie sobie do pitbike'a całego tyłu odkłada, czyli tam go-karta. Zobaczymy, czy to mi się uda. Mam przygotowaną ośkę odkłada i koła, najmniejsze jakie się dało. Najpierw musimy dokonać paru pomiarów, czy to w ogóle tu wejdzie. Dobra, tu ma jakieś 20,7. Dobra, mniejsza z tym. Ta odległość jest zbliżona do odległości wahacza oryginalnego w MRF-ie, więc plan jest dość prosty. Jeśli coś nie będzie pasować, to po prostu skrócimy sobie albo przedłużymy te rureczki. A tą długość sobie przedłużymy po prostu profilami. Zabieramy się do roboty, ściągamy koło, ściągamy wahacz, ściągamy amortyzator. Zapieczone. Kogo to złożyć, z kim wychodzi? Skończyliśmy tutaj robotę przy naszej trajce. Zrobiliśmy sobie z MRF-a trójkołowiec. Jeżeli chodzi o ogólnie całokształt tego, to nie wzorowałem się na żadnym projekcie z internetu. Wziąłem to wszystko z głowy. Wszelkie pomiary czy tam korekty nanosiłem sam. Także drodzy widzowie, przed nami jeszcze jeden znak zapytania na tym kanale. Mianowicie, co dalej z KX-em? Co dalej z Kawasaki? Dlaczego moja dziewczyna nie jeździ jeszcze na tym sprzęcie? Odpowiedzi jest kilka. Jedna główna przyczyna jest to pogoda. Drugim powodem jest po prostu regulacja tego motocykla. Także co? Filmu na razie z Kawasaki nie ma, ale na pewno będzie. Tymczasem no, po prostu wybieramy się na przejażdżkę na refę. Hamulca jeszcze z tyłu nie ma. Muszę ogarnąć jakoś mocowanie na ten. W ogóle muszę ogarnąć nawet tarczę, bo nie ma. Hamulec i tak jest niepotrzebny, bo w sumie mi się ostatnio klocki skończyły. Więc niestety nie zdążyłem zmienić. Trzyma się sztywno. Także czas na testy i lecimy. Jaki zadowolony. Nie ma tragedii, nie ma tragedii. Naprawdę bardzo fajnie podaje. Jadę na dwóch kołach. Powiedziawszy, to jest jedna z rzeczy, która mnie cieszy, że udało się w ogóle to zrobić i która też daje dużo frajdy, nie? To jest taki trójkołowiec teraz. Bokiem polata, teren też pójdzie, gnój wywiezie i powiem tak, jeśli chcecie więcej odcinków z tym sprzętem, dajcie znać w komentarzu, a postaramy się go dopieścić. Tu na przykład
zrobimy sobie tarczę, zrobimy sobie ładny hamulec. Postaramy się wyeliminować tutaj te wszystkie luzy, jakie... Aha, krok od tragedii. To trzeba dokręcić. Wstawcie łapkę, suba, dzwona i wbijcie na nasze social media. Ja się z wami żegnam i dopcham sobie tutaj na spokojnie, nawet stopni nie potrzeba. Pod sklepem normalnie sobie parkuję. Także trzymajcie się. Do następnego. Dobra, czyli jednak mam nagrywać, no. Ale jednak jesteś dzbany, nie dokręciłeś tego po prostu. Tego typu ten. Czasem się odkręci śrubka, czasem się odkręcą dwie śrubki, a czasem się po prostu zapomni tej śrubki, może dokręcić.